Rozdział drugi. Opowieść inspektora Lagrisa. Owe dawniejsze sprawy, które spowodowały, że sen i dzieło rzeźbiarza okazały się tak znaczące dla mego dziadka, stanowiły temat części drugiej sążnistego rękopisu. Dowiedziałem się z niej, że profesor Angel widział już kiedyś piekielną sylwetę z potwornego reliefu. Łamał sobie głowę nad nieznanymi hieroglifami i słyszał złowrogie sylaby, których nie da się zapisać inaczej niż Cthulhu. Wszystko to ujrzał zaś i usłyszał w tak poruszającym i straszliwym połączeniu, iż trudno się dziwić, że z taką gorliwością wypytywał młodego Wilcoxa i żądał odeń informacji. Zdarzyło się to 17 lat wcześniej, w roku 1908, podczas dorocznego zjazdu Amerykańskiego Towarzystwa Archeologicznego. Profesorowi Angelowi, jako zasłużonemu autorytetowi w dziedzinie archeologii, przypadła główna rola w obradach. Skupiła się też wokół niego garstka osób spoza towarzystwa, która wykorzystała zjazd jako sposobność do zasięgnięcia informacji i fachowej pomocy. W owej grupce wyróżniał się i rychło skupił na sobie uwagę całego zgromadzenia, pewien pospolicie wyglądający mężczyzna w średnim wieku. Wyznał, że przyjechał aż z Nowego Orleanu w poszukiwaniu pewnych szczególnych informacji, których żadnym sposobem nie mógł zdobyć u siebie. Nazywał się John Raymond Lagrisse. Z zawodu był zaś inspektorem policji. Miał przy sobie przedmiot, który skłonił go do przyjazdu. Groteskowy, odpychający i najwyraźniej niezwykle stary posążek, którego pochodzenia nie umiał żadnym sposobem określić. Nie należy sądzić, że inspektor Lagrisse wykazywał choćby najmniejsze zainteresowanie archeologią. Wręcz przeciwnie, jego pragnienie wiedzy podyktowane było względami czysto zawodowymi. Posążek, bożek, fetysz, cokolwiek to było. Wpadł w jego ręce kilka miesięcy wcześniej podczas najazdu na otaczające Nowy Orlean lesiste bagna, będące jakby siedliskiem obrzędów wudu. Odprawiane tam rytuały okazały się tak osobliwe i odrażające, że policjanci rychło zdali sobie sprawę, iż mają do czynienia z wyjątkowo mrocznym, a przy tym zgoła nieznanym kultem, nieskończenie bardziej diabolicznym niż najczarniejsze afrykańskie wudu. O jego pochodzeniu, pomijając pokrętne, mało wiarygodne zeznania wydarte siłą z pojmanych sekciarzy, nie udało się dowiedzieć absolutnie nic. Z tym większym zapałem policjanci poszukiwali kompetentnego historyka, który oświeciłby ich, co znaczy ów zatrważający symbol i w ten sposób pomógł im dotrzeć do źródła posępnego kultu. Inspektor Lagrisse nie spodziewał się, że przywieziony przezeń przedmiot wywoła taką sensację. Ledwie odsłonił posążek. Szanowne naukowe grono stłoczyło się wokół niego z najwyższym podnieceniem i wychodziło ze skóry, by ujrzeć figurkę z bliska. Istotnie, straszliwy ów przedmiot wydawał się tak absolutnie obcy, tak otchłannie starożytny, że trudno było oprzeć się wrażeniu, iż przed archeologią otwiera się przestwór niewyobrażalnych dotąd archaicznych dziejów. Wykuty był ze zgoła nieznanego kamienia i nie nosił znamion żadnej określonej szkoły rzeźbiarskiej. Wszelako odniosło się wrażenie, że na jego matowej, zielonkawej powierzchni zapisane są setki, może nawet tysiące lat istnienia. Uczeni jęli wreszcie podawać sobie figurkę z rąk do rąk i poddali starannym oględzinom. Mierzyła 7, może 8 cali wysokości i była wytworem najprzedniejszego rękodzieła. Przedstawiała monstrum w ogólnym pokroju jakby człekokształtne, lecz opuchłe do rozpuku, z łbem jak kałamarnica i twarzą ginącą w rojowisku macek. Cielsko wydawało się gumowate i pokryte łuskami. Przednie i tylnie łapy zwieńczone były potężnymi szponami, a z grzbietu wyrastały długie, wąskie skrzydła. Stwór przycupnął złośliwie na prostokątnym bloku czy cokole pokrytym nieczytelnymi hieroglifami i tchnął przeraźliwą,
nienaturalną nikczemnością. Czubkiem skrzydeł dotykał tylnej krawędzi cokołu. Siedział po środku. Długie zaś, zakrzywione szpony założonych, podkurczonych tylnych nóg zaciśnięte były na przedniej krawędzi i rozciągały się w dół na ćwierć wysokości bloku. Ośmiornicowaty łeb pochylony był naprzód, toteż koniuszki gębowatych macek sięgały grzbietów przednich łap zaciśniętych na podkulonych kolanach. Potwór wyglądał jak żywy, a bijąca odeń chorobliwa aura była tym straszliwsza, że nic zgoła nie wiedziano o pochodzeniu tego posążka. W to, że jest zdumiewająco, wręcz niepomiernie starożytny, nikt nie wątpił. Niepodobna była jednak dopatrzeć się w nim zbieżności z żadnym rodzajem sztuki, który uprawiano u zarania cywilizacji, ani też w jakichkolwiek innych czasach. Posążek był osobny, jedyny w swym rodzaju. Zagadką był nawet sam materiał. Gładki, zielonkowo-czarny kamień z opalizującymi bądź złotymi centkami i prążkami nie przypominał żadnej skały znanej geologom i mineralogom. Nie mniejsze zakłopotanie wzbudziły napisy na cokole. Jakkolwiek w zjeździe uczestniczyła połowa największych światowych specjalistów w dziedzinie badań lingwistycznych. Żaden z nich nie umiał w najogólniejszym choćby przybliżeniu przypisać ich do jakiejkolwiek rodziny języków. Podobnie jak treść rzeźby, tudzież materiał, z jakiego ją wykonano, inskrypcje wydawały się zatrważająco odległe, nieludzkie w swej obcości. W straszliwy sposób nasuwały myśl o prastarych, bezbożnych cyklach życia, w których nasz świat i nasze wyobrażenie nie grają żadnej roli. Okazało się jednak, choć każdy raz po raz potrząsał głową i wyznawał, że nie potrafi rozwiązać problemu inspektora, że jednemu z uczestników zjazdu potworna figurka wydała się cudacznie znajoma. Był to nieżyjący już dziś William Channing Webb, profesor antropologii na Uniwersytecie Princeton, badacz o niemałych osiągnięciach. Poproszony o wyjaśnienie uczony, z niejakim zakłopotaniem opowiedział dziwaczną anegdotę. Otóż 48 lat wcześniej wyprawił się na Grenlandię i Islandię w poszukiwaniu pewnych runicznych inskrypcji. Run nie udało mu się znaleźć, natomiast na zachodnim wybrzeżu Grenlandii natknął się na osobliwe plemię czy sektę zdegradowanych Eskimosów. Wyznawali oni szczególną religię, jakby kult diabła. Tak krwiożerczy i ogólnie obrzydliwy, że aż mrożący krew w żyłach. Inne plemiona eskimoskie niewiele o tej religii wiedziały i drżały na samą o niej wzmiankę. Twierdziły, że zrodziła się w straszliwie pradawnych eonach, zanim jeszcze powstał nasz świat. Jej wyznawcy spełniali nieopisane obrzędy, składali ofiary z ludzi, a ponadto z pokolenia na pokolenie odprawiali dziwaczne rytuały na cześć najwyższego pradiabła zwanego Tornasuk. Profesor Webb usłyszał to określenie z ust sędziwego Angekok, eskimoskiego kapłana i czarownika, i zanotował je pismem fonetycznym, starając się jak najdokładniej oddać za pomocą łacińskich liter poszczególne dźwięki. Najciekawszą i najistotniejszą rzeczą był jednak fetysz, wokół którego tajemnicza sekta odprawiała rytualne tańce, gdy tylko polarna zorza zalśniła na zrębach lodowych urwisk. Była to mianowicie, jak oświadczył profesor, toporna, kamienna płaskorzeźba przedstawiająca ohydną podobiznę i jakieś tajemne pismo. O ile się nie mylił, w najogólniejszych właściwościach nie różniła się zbytnio od szkaradzieństwa, które mieli teraz przed oczyma uczestnicy zjazdu. Informacje te zostały przyjęte przez członków towarzystwa z napięciem i zdumieniem, wszelako inspektora Lagrisa poruszyły w dwójnasób. Policjant z miejsca zasypał profesora pytaniami. Miał przy sobie spisane zaklęcia, które wykrzykiwali aresztowani przezeń na bagnach sekciarze i jął zaklinać profesora, by w miarę możliwości przypomniał sobie sylaby zasłyszane u szatańskich Eskimosów. Gdy uczony zadośćuczynił jego prośbie, obaj długo i żmudnie porównywali szczegóły obu zapisów. Aż wreszcie zapadła chwila bojaźliwego milczenia. Oto bowiem detektyw i profesor zgodnie stwierdzili,
że w obu piekielnych rytuałach odprawianych w tak odległych zakątkach świata powtarza się właściwie to samo zdanie. Zaśpiew, który u stóp pokrewnych bożków intonowali eskimoscy czarownicy i kapłani z bagien Luizjany, brzmiał z grubsza następująco, z podziałem na słowa wprowadzonym domyślnie na podstawie pauz w intonacji. Finglui mglugwana fal, ktulur liech wagana fal ftagen. W jednej kwestii Lagris miał nad profesorem Webbem przewagę. Kilku aresztowanych mieszkańców zdradziło mu bowiem znaczenie tych słów przekazane im przez starszych celebrantów. Brzmiało ono mniej więcej tak. W swym domu, w Rliech, śniąc czeka martwy Cthulhu. Następnie inspektor Lagris spełnił naglące żądanie wszystkich zebranych i zrelacjonował w możliwie najdokładniejszy sposób, co wydarzyło się na bagnach. Do jego opowieści mój dziadek najwyraźniej przywiązał niesłychaną wagę. Brzmiała tak, jakby wylęgła się z najdzikszych sennych rojeń mitotwórców i teozofów. Zaprawdę, jak na mieszańców i priasów pojmani przez inspektora sekciarze obdarzeni byli zdumiewającymi pokładami kosmicznej wyobraźni.